Witamy serdecznie wszystkich, którzy przyszli na galę Strefy Wolnego Słowa. Na galę całego środowiska Gazety Polskiej. Witamy Państwa bardzo gorąco, Katarzyna Guiska-Hejke i Tomasz Sakiewicz. Powitanie zacznę od naszych braci Węgrów, którzy dzisiaj przyjechali specjalnie na tą uroczystość. Witam rodziny smoleńskie, które zawsze nam towarzyszą. Witam panów posłów, senatorów. Witam wszystkich laureatów, którzy dzisiaj do nas przyszli, tych dzisiejszych i tych sprzed wielu, wielu lat. Gazeta Polska powstała 21 lat temu. To już 21 lat spotykamy się, walczymy o wolność słowa w Polsce. Ten rok był niezwykły, ponieważ po raz pierwszy mieliśmy tak wielką konkurencję, tak wiele pism chciało być Gazetą Polską. I można powiedzieć tak, wiele osób dzisiaj przyznaje nam rację, dlatego że robi i pisze to samo. I to, że mają większe pieniądze, no to jest właśnie tak, że jak coś jest złotem, to wcześniej czy później znajdzie inwestora. I rynek tej myśli, tej prasy, takiego sposobu myślenia odnalazł się. A że jest nam trudno, że dzisiaj jest gorszy czas dla papierowej prasy. No bo taki czas, za to triumfuje internet, Telewizja Republika dzisiaj z nami obecna, transmitująca to wydarzenie. To jest sukces, a jednocześnie wielkie wyzwanie. Bo proszę pamiętać, że wszystko się zaczęło od tego, że w każdą środę chodzili państwo kupować tydzień w tydzień Gazetę Polską. A od prawie 3 lat Gazetę Polską codziennie. I póki tak państwo robią, to my trwamy. I może to jest żmudne, ale proszę pamiętać, żeby dzisiaj wywalczyć wolną Polskę, nie trzeba za nią ginąć. Wystarczy pójść do kiosku, wystarczy zainwestować w tych, którzy zawsze są tacy sami, a Gazeta Polska nigdy się nie zmieniła. Szanowni Państwo, my od 2011 roku wspominamy naszych laureatów, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w czasie katastrofy smoleńskiej. Wspominamy również członka naszej redakcji, pana Stefana Melaka. Nasi laureaci, świętej pamięci pan prezydent profesor Lech Kaczyński i świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka. Bardzo proszę, żebyśmy uczcili ich pamięć minutą ciszy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do pierwszej nagrody. Nagroda jest podwójna. Ja powiem o naszym pierwszym laureacie, Kasia powie o drugim. Zdecydowaliśmy, że w tym roku nagrodę Człowieka Roku dostanie Viktor Orbán. Jest to nagroda dla wszystkich Węgrów, którzy wywalczyli wielkie, wolne Węgry. Bo dzisiaj Węgry wywalczyły sobie taką pozycję w Europie, że inni biorą z nich przykład. Można wierzyć w swoje wartości, można opierać się na tym, co historię kraju stanowi, a jednocześnie można dobrze gospodarzyć. Dzisiaj Węgry wychodzą z długów i inni ekonomiści, inne kraje patrzą, jak należy prowadzić swój kraj. A było inaczej. I utarła się taka tradycja, że każdego 15 marca jedziemy spotykać się z Węgrami. To jest symbol tej nowej Europy. Europy, która dzisiaj buduje się w całej Europie Środkowej, ale jest propozycją dla wszystkich. Wierzymy, że Orbán stał się symbolem budowania takiej Europy. I nie musimy się zgadzać ze wszystkimi jego decyzjami. On jest premierem Węgier. Nie wszystkie decyzje muszą nam się podobać. Ale podoba nam się jedno, że można kochać swoją ojczyznę i odnieść sukces. I dlatego doszliśmy do wniosku, że Viktor Orbán w tym roku powinien być Człowiekiem Roku Gazety Polskiej.
W imieniu Viktora Orbana nagrodę odbierze przedstawicielka organizacji społecznych na Węgrzech Anna Maria Peto. A tłumaczyć będzie szefowa klubu Gazety Polskiej w Budapeszcie Joanna Urbańska. Szanowni Państwo, drodzy polscy przyjaciele, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves lengyel barátaim! A lengyel nép szeretetének megnyilvánulása ez a díj, amit ma Varsóban Magyarország miniszterelnöke nevében átvehetek. Ez a kitüntető cím szimbóluma annak az egy évezredet tartó kölcsönös szimpátiának, amit a két nemzet érzett és érez egymás iránt. A két nép közös történelmének áttekintése során több olyan kapcsolódási pont is van, ami láthatatlanul is együvé tartozóvá teszi ezt a két országot. Nagroda, którą przyszło mi dziś w Warszawie odebrać w imieniu premiera Węgier, stanowi przejaw miłości polskiego narodu. Ten zaszczytny tytuł jest symbolem owej trwającej od tysiąclecia wzajemnej sympatii, jaką darzyły się i darzą nasze dwa narody. Kiedy zgłębimy wspólną historię naszych krajów, odnajdziemy w niej sporo punktów stycznych, które spajają Polskę i Węgry niewidzialnymi węzami. Ezek a kapcsolódási pontok a szeretet és a szabadság érzése, kedves lengyel barátaim. A feltétel nélküli kiállás a hazáért, a szolidaritás érzése az elnyomó hatalmak értékromboló eszköztárával szemben. Owe punkty styczne to, drodzy polscy przyjaciele, miłość i wolność, bezwarunkowa obrona ojczyzny oraz poczucie solidarności w obliczu obalających wartości metod stosowanych przez gnębicielskie potęgi. A 2010-es esztendő óta különösen felerősödött a kölcsönös tisztelet és elmélyült a kölcsönös barátság népeink között. Mindez a lélekből fakadó szövetség elkötelez bennünket amellett, hogy a globalizált világ pénzügyi érdekmechanizmusaira nemet mondva, az igazság és a valódi emberi értékek mellett lándzsát törve dolgozzunk azért, hogy mind Lengyelországban, mind Magyarországon boldogabban éljenek az emberek, a családok. Od roku 2010 w sposób szczególny umocnił się pomiędzy naszymi narodami wzajemny szacunek oraz pogłębiła się obopólna przyjaźń. Owo wypływające z duszy przymierze zobowiązuje nas, byśmy zaoponowali przeciwko mechanizmom finansowych interesów zglobalizowanego świata i krusząc kopie w obronie prawdy i prawdziwych ogólnoludzkich wartości, pracowali po to, ażeby zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech ludzie i rodziny żyły szczęśliwiej. Hiszek abban, hogy csak is az isteni szeretetre épülő új hozzáállás képes feltámasztani az értékromboló folyamatok révén válságba került Európai Uniós országok szövetségét. Wierzę, iż jedynie nowe, zbudowane na fundamencie Bożej miłości podejście jest w stanie wskrzesić sojusz państw Unii Europejskiej, które wskutek procesów degradacji wartości pogrążyły się w kryzysie. Végül engedjék meg, hogy a lengyel-magyar barátságot költői magasságokba emelő Stanislav Wörsel sorait idézzem. Magyarország és Lengyelország két örök életű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének a feltétele. Na zakończenie pozwólcie Państwo, iż zacytuję kilka wersów Stanisława Wörsela, który ideą polsko-węgierskiej przyjaźni wzniósł na wyżyny poezji. Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby. Każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, i splątały się, i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia.
Isten áldja Lengyelországot, és még egyszer köszönöm szépen. Niech Bóg błogosławi Polskę. Dziękuję bardzo. A kwiaty poczekaj, Anna Maria. Kwiaty przekazują nam Ilona Kowalczuk i Grażyna Kowalczuk, które są studentkami, przyjechały z Grodna. Dlatego je zauważam, bo towarzystwo jest dzisiaj tutaj z wielkiego świata. Z samego Grodna nas przyjechały. Studiują w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wspomniana przez Tomka druga nagroda. Druga to nie znaczy, że druga w kolejności, tak samo ważna. Zespół Gazety Polskiej, tygodnika Gazeta Polska nie miał najmniejszych wątpliwości, iż tytuł Człowieka Roku 2013 powinien powędrować w ręce profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Nie mieliśmy wątpliwości. Nie mieliśmy, drodzy Państwo, wątpliwości, że to zadanie, które stanęło przed panem profesorem i jego zespołem i które zarówno on, jak i jego zespół tak fantastycznie realizują, jest po prostu naszą wspólną misją. Że dzięki pracy pana profesora i jego zespołu my sami jesteśmy w stanie wywiązać się z tego obowiązku honorowego, który mamy wobec naszych niezłomnych, bohaterskich żołnierzy antykomunistycznego podziemia, że po prostu musimy ich odnaleźć, musimy odnaleźć ich szczątki, wydobyć ich z tego pohańbienia, w którym spoczywają od kilkudziesięciu lat, zbudować im groby i odprawić pogrzeb, dokładnie taki, jaki powinni mieć. Często się mówi, że żołnierze wyklęci powracają. Ja mam wrażenie, że to my powracamy po nich. Powracamy na to pole bitwy i wyciągamy ich z dołów śmierci, do których wrzucili ich komunistyczni oprawcy. My w Gazecie Polskiej, myślę, że i Państwo również, nie mamy najmniejszych wątpliwości, że nie da się zbudować w pełni niepodległej, silnej i dumnej Polski bez odkłamania najnowszej naszej historii, bez jasnego wskazania, kto był bohaterem, a kto był zdrajcą, kto oddał życie za wolność, niepodległość, a kto to życie odbierał w imię zniewolenia z rozkazu, który przyszedł z Moskwy. Ja wiem, że dzięki tej pracy, panie profesorze, którą pan realizuje, my jesteśmy po prostu bliżej tego celu. I za to ogromnie panu dziękujemy. Ja chciałam też na koniec zacytować fragment Więziennego Grypsu Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług. Ja myślę, że te słowa tak naprawdę chyba są wyzwaniem dla nas wszystkich. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, iż idea Chrystusowa zwycięży i Polska odzyska niepodległość, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to możesz na niej napisać te słowa. Łukasz Ciepliński pisał ten fragment do swojego syna Andrzeja, ale ja myślę, że tak naprawdę napisał go do nas wszystkich. I ja głęboko wierzę, zresztą wszyscy wierzymy, że my będziemy mogli chociażby tą małą, niewielką prośbę zrealizować dzięki pana pracy. Bardzo za to dziękujemy. Chciałam jeszcze przypomnieć człowieka, którego już dzisiaj uczciliśmy minutą ciszy, a który mogę śmiało powiedzieć, że całe życie poświęcił odkłamywaniu najnowszej historii Polski. Świętej pamięci pan profesor Janusz Kurtyka. Bardzo często słyszę, że Instytut Pamięci Narodowej to jest to, co się Polsce po 80 roku, po 89 roku najlepiej udało. I nie mam wątpliwości, że to w tym jest ogromna jego zasługa. I z tego dziedzictwa nadal korzystamy, będą korzystały następne pokolenia. I wiem, że pan profesor Krzysztof Szwagrzyk do tej pracy Janusza Kurtyki dokłada ogromną i niezwykle istotną część. Za to bardzo dziękujemy i zapraszam pana profesora tutaj do nas.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to ciepłe przywitanie, za te brawa, za wszystkie ciepłe słowa, które otrzymałem. Szanowni Państwo, działania, które mamy zaszczyt, bo tak tylko o tym mogę mówić, realizować na Łączce, traktujemy jako coś naturalnego, coś, co każdy z nas robi w taki sposób, jak może. Jestem urzędnikiem, jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Po to powstał Instytut Pamięci Narodowej, żeby przywracać pamięć nam wszystkim o naszych bohaterach, o naszej przeszłości, aby o niej mówić w taki sposób, jak to jest możliwe. I dla wszystkich tych, którzy zadawali sobie pytanie, po co istnieje, po co powstał Instytut Pamięci Narodowej, warto odpowiedzieć właśnie po to. Po to, żeby dochodziło do takich zdarzeń, kiedy gdzieś tam z dołów tych hańby z Łączki nasi bohaterowie będą przywracani nam wszystkim. Szanowni Państwo, nie jestem przekonany, czy tytuł z całym szacunkiem Człowieka Roku 2013 mi się należy, ale z pewnością chciałbym, żeby rok 2014 przeszedł do historii jako ten dzień, kiedy, czy ten rok, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że powrócili do nas nie żołnierze wyklęci, bo niekoniecznie jestem przekonany, czy jest to właściwe określenie, żołnierze niezłomni. Niech ten rok 2014 będzie tym czasem, kiedy będziemy mogli ogłosić publicznie, że ci wszyscy, blisko 300, których uśmiercono przed laty na Mokotowie, a potem do tych dołów hańby wrzucono, powrócili. Wśród nich, aby byli ci, na których wszyscy czekamy, ci z wielkimi nazwiskami i ci, o których niewiele ciągle jeszcze wiemy. W to głęboko wierzę i chciałbym, żeby ten rok dla nas wszystkich, dla Polski taki właśnie był. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Pozwolę sobie teraz zapowiedzieć pierwszy element, pierwsze wydarzenie naszego wieczoru artystyczne. Światowej sławy mezzo-sopran Alicja Węgorzewska. Zapraszamy. Con rigor, do intorno sento.
Szanowni Państwo, teraz czas na nagrodę Klubów Gazety Polskiej. Ja zapraszam na scenę panią Joannę Urbańską, szefową Klubu Gazety Polskiej w Budapeszcie, i pana Ryszarda Kapuścińskiego, szefa Klubów Gazety Polskiej. Szanowni Państwo, coroczna nagroda Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej to najważniejsza ze wszystkich nagród przyznawanych przez nasze środowisko osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski i dla strefy wolnego słowa. To nagroda przyznawana przez członków ponad 370 klubów, czytelników i sympatyków strefy wolnego słowa, którzy budując społeczeństwo obywatelskie, swą codzienną pracą udowadniają, że Polska jest dla nich najważniejsza. Nagrodą wyróżniamy tych, którzy naszym zdaniem w sposób szczególny służą Rzeczpospolitej. Szanowne panie, szanowni panowie, mam ogromny zaszczyt powiadomić, że decyzją członków Klubów Gazety Polskiej laureatem nagrody przyznawanej przez nasze środowisko został pan profesor Sławomir Cęckiewicz. Brawo. Szanowny panie profesorze, drodzy państwo, profesor Sławomir Cęckiewicz jest jednym z najwybitniejszych historyków badających najnowszą historię Polski. Pomimo ciągłych ataków ze strony mainstreamowych mediów, pomimo represji i szykan, jakich doznaje od ludzi, których haniebną przeszłość ujawnia, trzyma się zasad głoszonych przez swojego przyjaciela, świętej pamięci profesora Pawła Wieczorkowicza, który mówił: obowiązkiem historyka jest dążenie do prawdy i głoszenie prawdy. Profesor Cęckiewicz również wyznaje tę zasadę, dodając przy tym: przysięgałem bronić prawdy i nią kierować się w pracy naukowej. Profesor Cęckiewicz również, opisując w swoich książkach prawdy o najnowszych dziejach Polski, nie chce tej wiedzy zostawić dla siebie. Uważa, że winny jest to tym, których zdradzono, wymazano z historii. Winny jest bohaterom grudnia 70, zamordowanym przez bandytów w polskich mundurach. Winny jest działaczom wolnych związków zawodowych Wybrzeża, milionom członków Solidarności, owym tysiącom bohaterów zdradzonych i zostawionych samych sobie. Jak napisał w książce poświęconej świętej pamięci Annie Walentynowicz pod tytułem Anna Solidarność, życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki, 1929-2010. Niezwykle trudno, a czasem ryzykownie, podjąć próbę opisania najnowszych kart polskich dziejów. Uwaga ta dotyczy głównie ostatnich dwóch dekad Polski Ludowej, a zwłaszcza historii polskiego ruchu antykomunistycznego. Kilkanaście lat temu mój nauczyciel i mistrz, Roman Wapiński, wiedziony naukową i społeczną intuicją, proroczo zapowiadał poważny konflikt pomiędzy świadkami historii a historykami, którzy odważą się prowadzić studia nad sierpniem 80 i Solidarnością. Wiemy, że ta przestroga spełnia się na naszych oczach, szczególnie w ostatnich latach. Książki Sławomira Cęckiewicza cieszą się entuzjastycznym przyjęciem czytelników. Na spotkania autorskie przybywa po kilkaset osób spragnionych prawdy o najnowszej historii Polski, chcących znać prawdę o ludziach, którzy Polskę i ideę Solidarności zdradzili. Przychodzą ludzie, którzy, ufając autorowi, chcą porozmawiać o podstawowych wartościach, jak prawda, uczciwość, patriotyzm. Szanowny panie profesorze, naszą nagrodę proszę odczytywać jako uhonorowanie ciężkiej pracy, dowód uznania i wdzięczności za pana wiedzę, odwagę i poświęcenie w opisywaniu najnowszej historii Polski. Za służbę Polsce. Za to wszystko z całego serca dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy, panie profesorze.
dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować za tą nagrodę. Szczerze powiem, że się jej nie spodziewałem. Tym bardziej się cieszę, że ona została przyznana przez prawie 400 klubów Gazety Polskiej z całego świata. Sam mogłem się wielokrotnie przekonać, praktycznie na wszystkich kontynentach, jak te kluby działają, jak mocno w sercach ludzi, którzy tworzą tą sieć polskości na całym świecie, bije właśnie polskie serce. I to jest dla mnie szczególne wyróżnienie. W tej laudacji wszystko zostało powiedziane. Powiedziane zostało, co mną jakby głównie inspiruje. Ale przed całą tą uroczystością zapytałem przewodniczącego klubów Gazety Polskiej, za co ja dostaję tą nagrodę, no, bo nie znałem tej laudacji. I Ryszard powiedział, że za całokształt. I może to jest dobry moment, żeby właśnie teraz, niestety nie ma tutaj ministra Macierewicza i premiera Jana Olszewskiego, powiedzieć, czy dorzucić jeszcze do tej laudacji coś, co mi się wydaje bardzo ważne. To znaczy w sytuacji, w której dzisiaj może szczególnie właśnie dzisiaj kwestionuje się sens likwidacji wojskowych służb informacyjnych, chciałem Państwu powiedzieć, że to było dla mnie największe, najważniejsze doświadczenie w mojej działalności publicznej i zawodowej, jakie mnie w ogóle spotkało. O wiele ważniejsze niż ta praca historyczna, którą Państwo doceniacie. Jest dla mnie zaszczytem, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i Antoni Macierewicz, bo te dwie osoby zadecydowały, że zostałem przewodniczącym komisji likwidacyjnej WSI, że one mnie po prostu do tego zadania wybrały. Jest dla mnie zaszczytem, że mogłem brać udział w likwidacji długiego ramienia Moskwy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A teraz nagroda dla nas wszystkich, Alicja Węgorzewska. Tanto me nasai, una catena.
lirica, dove ogni drama falso, un po' di trucco della mimica, puoi diventare un altro. Ho due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondo i pensieri. Bogdan Kirejsza. Szanowni Państwo, ostatnia nagroda tego wieczoru, ale myślę, że nagroda szczególna, bo przyznawana przez miesięcznik Nowe Państwo. Laureat również bardzo szczególny, a zaprezentuje go nie mniej szczególna osoba, Piotr Lisiewicz. Gorąco zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym podziękować pani redaktor Katarzynie Gujskiej-Hejke za zaproszenie na scenę. Prowadzimy wspólnie w Telewizji Republika program Kulisy Manipulacji oparty na schemacie Piękna i Bestia. Znaczy rozstrzygnięcie, kto jest piękna, a kto jest bestia, nie jest do końca jeszcze dokonane. Nie oczekuje się ode mnie przeważnie poważnych i dostojnych słów, więc troszkę dziwnie czuję się w tej sytuacji. Niemniej tym większym zaszczytem będzie dla mnie ogłosić, że laureatem Nagrody Grzegorza I Wielkiego, przyznawanej za walkę o prawdę w życiu publicznym, został decyzją dziennikarzy Nowego Państwa pan premier Jan Olszewski. Dziękuję. Konkurs na najdłuższe oklaski wieczoru z pewnością pan premier Olszewski wygrał. Dziękuję. Niech w uzasadnieniu zmieści się kilka słów takiej osobistej refleksji. Pierwszy raz o mecenasie Janie Olszewskim usłyszałem, gdy miałem lat 12. Rodzice mieli wątpliwości, czy mam słuchać relacji z procesu morderców księdza Jerzego. I wówczas usłyszałem oskarżyciela posiłkowego Jana Olszewskiego, który wypowiedział słowa, które dziecku musiały utkwić w pamięci. To znaczy mówił o tym, jak straszliwym ciosem dla Polski była
ta śmierć księdza Jerzego i mówił, że o tym, kto korzysta ze słabości Polski, w Polsce wie każde dziecko, które było we właściwy sposób uczone ojczystej historii. Powiedział jeszcze kolejne słowa, bardzo ważne, a dziś brzmiące proroczo. Były to słowa takie, że kiedyś w przyszłości zarówno zasługi księdza Jerzego, jak i jego męczeńska śmierć zostaną ocenione w zupełnie innym procesie. Kiedy przeczytałem teraz te słowa, to było dla mnie jasne, że zostały już ocenione w zupełnie innym procesie, w procesie beatyfikacji. Później premier Jan Olszewski, jakby w centrum uwagi nas wszystkich, w tym mojego pokolenia, znalazł się, gdy miałem lat 20, w roku 1992. O jego zasługach wszyscy dokładnie wiemy. Później była nocna zmiana, później było to przemówienie w nocy dramatycznej z 4 na 5 czerwca 1992 roku. I było najważniejsze pytanie III Rzeczpospolitej. Czyja jest Polska? I odpowiedź, że to dopiero się okaże, że my o tym zdecydujemy i że od nas tak naprawdę to zależy. Jeśli z historycznego punktu widzenia chcielibyśmy ocenić, jakie znaczenie miała postawa premiera Olszewskiego wówczas, to najlepiej powiedzą nam o tym słowa marszałka Piłsudskiego, który powiedział o znaczeniu prawdziwej oceny własnej sytuacji w życiu narodów tak. Jak w walce wódz, który się kłamliwymi raportami kieruje, idzie do przegranej, tak samo naród, który na kłamstwie buduje swoje myśli, idzie do pewnej zguby. Jan Olszewski, po ludzku biorąc, 4 czerwca przegrał. Przegrał tak, jak przegrali powstańcy listopadowi, tak jak przegrali powstańcy styczniowi, powstańcy warszawscy. Natomiast powołując się na owe słowa Piłsudskiego, spowodował, że wielka część z nas, i dlatego wielu z nas tu jest, dlatego ja tu jestem, przestała po tym jego świadectwie kierować się budowaniem na kłamstwie swoich myśli. I słysząc prawdę o III Rzeczpospolitej, o tym, co się dzieje dookoła, przestała iść do, mówiąc słowami marszałka, do pewnej zguby. Dla naszego pokolenia, ówczesnych dwudziestoparolatków, dla wielu z nas to właśnie postawa premiera Jana Olszewskiego była tym, co nas zmotywowało do tego, żeby się zaangażować w życie publiczne w ten czy inny sposób. Zobaczyliśmy, że jest możliwa polityka, w której o coś chodzi, nie tylko o karierę, nie tylko o kasę. No a potem przyszedł kolejny premier, o którym Kazik Staszewski zaśpiewał: Panie Waldku, pan się nie boi, 2/3 Sejmu murem za panem stoi. No i stało. Historia oceni. Ja chciałbym poprosić w tej chwili o odebranie tej nagrody jednego z ministrów rządu Jana Olszewskiego. Pan premier nie uczestniczy już dzisiaj aktywnie w życiu publicznym, takiego ministra, od którego premier Olszewski miał się odciąć wówczas, tak w mediach dużo krzyczano. Chciałem zaprosić panie Antoni, pan się nie boi, całe Palladium murem za panem stoi. Pan minister Antoni Macierewicz, zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za te oklaski dla pana premiera Jana Olszewskiego. Ustaliliśmy już, że w także tej kategorii nie ma wątpliwości co do jego pierwszego miejsca, ale pan premier bardzo, bardzo prosił o podziękowanie, o to, by było jasne, jak wielką dla niego jest satysfakcją i dumą z racji tego, iż od państwa tę nagrodę otrzymał. A prosił także,
by te słowa, które tutaj już były przywołane, a które z tamtego czasu pamięta cały kraj, pamiętamy my wszyscy, mianowicie słowa, czyja jest Polska, przywołać także w formule, która myślę dla nas dzisiaj powinna być szczególnie ważna. Czyja będzie Polska? Czyja będzie Polska? Bo to jest pytanie, które dzisiaj przed nami stoi. To jest pytanie, które my dzisiaj na co dzień rozstrzygamy. Pan premier Jan Olszewski, co warto pamiętać, był pierwszym premierem wybranym w wolnych, demokratycznych wyborach po 60 latach braku niepodległości Polski. I on tę właśnie cechę, ten przywilej, iż naród polski wybrał go premierem za pośrednictwem niepodległego Sejmu, cenił sobie najwyżej i chce przez to przekazać także, iż demokracja rozumiana jako współodpowiedzialność wolnych obywateli wolnego kraju jest tą wartością, jaką w życiu publicznym cenić trzeba szczególnie, ale ta wartość realizowana będzie tylko wtedy, jeżeli Polska będzie Polaków, jeżeli gospodarzem Polski będzie naród polski. Możliwość zaś zrealizowania tego nastąpi wówczas, gdy wytworzymy na tej wielkiej przestrzeni między Odrą i Kaukazem, Morzem Czarnym i Morzem Bałtyckim, przestrzeń wolności, niepodległości i współpracy państw i narodów, które razem rzeczywiście będą w stanie gwarantować sobie niepodległość. Tę myśl Piłsudskiego, tę myśl polskich patriotów realizował Jan Olszewski i wierzy głęboko, że ta nagroda właśnie temu ma sprzyjać, by ta myśl stała się fundamentem polskiej racji stanu, bo on poświęcił jej całe swoje życie. Raz jeszcze w imieniu pana premiera Jana Olszewskiego serdecznie państwu i tym, którzy nagrodę przyznali, dziękuję. Bardzo dziękujemy panu ministrowi. Zgodził się odebrać nagrodę dla pana premiera Olszewskiego. Teraz chcieliśmy trochę opowiedzieć o tym ostatnim roku. Wspomniałem, że rok niezwykły, bo rok pod każdym względem zmieniający również sytuację na rynku prasowym, ale obfitujący w przeróżne wydarzenia. Znaleźliśmy taki pomysł, żeby państwu o tym roku opowiedzieć. Jestem licealistką, czytam Gazetę Polską codziennie. Jestem przedsiębiorcą, czytam Gazetę Polską codziennie. Jestem handlowcem. Jestem studentką. Jestem rolnikiem. Jestem kibolem. Jestem studentem, czytam Gazetę Polską codziennie. Ponad 700 numerów Gazety Polskiej codziennie. Codziennie prawdziwe informacje. Codziennie patrzymy im na ręce. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. Piszę do Gazety Polskiej codziennie, bez cenzury. Film poruszający, film ważny, film, w którym... Anita Gargacz wykonała to, co powinni zrobić prokuratorzy. Dostarcza nowe fakty, dostarcza nowe świadectwa. Trochę wyrównał i tu poszedł i tam upadł. W wypełnionej do ostatniego miejsca sali kina Wisła odbyła się premiera filmu Anity Gargacz, Anatomia upadku. Film był pokazany w Telewizji Polskiej, miał też projekcję w Parlamencie Europejskim. W całej Polsce i na całym świecie działa ponad 350 klubów Gazety Polskiej.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i pomoc. Działalność klubów Gazety Polskiej to autentyczny społeczny ruch obywatelski i patriotyczny. Kwietnia Młodzieżowy Klub Gazety Polskiej zorganizował manifestację pod ambasadą Rosji. Był to protest przeciw przetrzymywaniu dowodów w sprawie katastrofy smoleńskiej. W marcu byliśmy w Budapeszcie. Viktor Orbán! Viktor! Chcę opowiadać o myślach i dorobku ideowo-politycznym Lecha Kaczyńskiego po prostu dlatego, że uważam, że one są jak najbardziej aktualne. To nie jest historia, to nie jest książka, którą możemy zamknąć i w ogóle... Pierwszy film o prezydencie Lechu Kaczyńskim. Przejmujący, wzruszający, prawdziwy, unikalne zdjęcia. Prezydent. Film Joanny Lichockiej i Jarosława Rybickiego. Przed świętami pokazała go Telewizja Polska. W tym roku kupiliśmy wyjątkową kolekcję archiwalnych egzemplarzy tygodnika Gazeta Polska. Nasz tygodnik ukazuje się od 1827 roku. Ta tradycja zobowiązuje. Wataha 2013. Tadek firma solo, raper i edukator historyczny śpiewał, a debatowali wszyscy. Halo? Witam serdecznie. Radny, witam. Pan podobno już dostał informację, pan radny... Kolejna udana prowokacja dziennikarska Samuela Pereiry. Przed referendum warszawskim komendant Stołecznej Straży kompromituje Platformę Obywatelską i Hannę Gronkiewicz-Waltz. W pewnym stopniu mogę to regulować, ale nie wszystko, bo zarówno miał chryje z drugiej strony. To gdzie są ograniczenia, o którym pan Jarek Józiak mówił? Są ograniczenia w tak, że strażnicy w ogóle sami tego nie robią. To jest drugie tyle. A czy do referendum nie można tego mniej bardziej ograniczyć? Nie, już więcej nie ograniczę tego. W tym roku młodzi pisali u nas o zbrodniach stanu wojennego i jaruzelskim. Nowe pokolenie odrzuca teorię mniejszego zła i manipulacje komunistów. Miesięcznik Nowe Państwo w nowej szacie. To niezmiennie wyrafinowany styl, przenikliwe analizy i ciekawe tematy. Autorzy związani ze Strefą Wolnego Słowa opublikowali książki, które czytają wszyscy. Wywiad Rzeka Joanny Lichockiej z profesorem Zybertowiczem. Cień tajnych służb Doroty Kani. Partyzant Wolnego Słowa Tomasza Sakiewicza i absolutny przebój i bestseller Kania Marosz-Targalski, Resortowe Dzieci. Rok zakończyliśmy ze światowej sławy artystką Alicją Węgorzewską i noworoczną szopką Marcina Wolskiego. Właśnie Europa ma się poszerzać na wschód.
Unia Europejska ma przyjąć Ukrainę i inne narody. Gazeta Polska Codziennie. Towarzyszymy Ukraińcom w ich walce o wolność od samego początku. 11 listopada będzie też symbolem takiego jednoczenia Europy, o jakim my marzymy. Europy wolnych narodów, Europy chrześcijańskiej, Europy szanującej tożsamość ludzi, państw i społeczeństw. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. Chciałam również podziękować tym wszystkim, którzy nas wsparli w zorganizowaniu tej uroczystości. Serdecznie dziękuję panu Lucjanowi Siwczykowi, firmie Transcolor. Bardzo dziękuję. I panu Dominikowi Tarczyńskiemu również gorące podziękowania. Drodzy państwo, a przed nami fragment programu Żołnierze Wyklęci. Podziemna Armia Powraca w wykonaniu Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka i Jerzego Zelnika. Ta płyta już niebawem się ukaże, jednak wszyscy, którzy chcą wesprzeć ten projekt, to Fundacja Niezależne Media, powiązana ze Strefą Wolnego Słowa, jest głównym sponsorem tej płyty, więc każde wsparcie mile widziane, to mówię w imieniu artystów, ale nie tylko. Dobry wieczór państwu. Zanim zostanie zagrane to, co zostało zapowiedziane, zostanie zagrane coś, co nie zostało zapowiedziane. Gdy w Kijowie na Majdanie bohaterskie trwa powstanie, gdy za wolność ludzie giną, myśmy z tobą, Ukraino. Walcz, 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 sąsiedzie, my wierzymy, że ci się powiedzie. Walcz, 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 narodzie, masz przyjaciół na zachodzie. Walcz, 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 sąsiedzie, my wierzymy, że ci się powiedzie. Walcz, 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 narodzie, masz przyjaciół tu. Zwłaszcza dziś nas łączy wiele, ukraińscy przyjaciele. To wspaniałe, że pragniecie żyć w naprawdę wolnym świecie. Hej, walcz, walcz, walcz nad sąsiedzie, my wierzymy, że ci się powiedzie. Walcz, walcz, walcz narodzie, masz przyjaciół tu. Chcę być wolną Ukraina, jak najdalej od Putina. Zrozumiała to postawa, więc poparcie śle Warszawa. Walcz, walcz, walcz sąsiedzie, my wierzymy, że ci się powiedzie. Walcz, walcz, walcz narodzie, masz przyjaciół na zachodzie. Walcz, walcz, walcz sąsiedzie, my wierzymy, że ci się powiedzie. Walcz, walcz, walcz narodzie, masz przyjaciół tu. Wyklęci bójeku, żołnierze niezłomni, ofiary ubeków, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, dopiero dziś święcić możemy wasz wkład w obronę ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone dranie to róż pomniejszają wasz trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyje niemiło chór rosyjskich słuch, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To byście wskazali, jak zachować honor, gdy dla głupców Stalin był prawdą wcieloną. To byście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.
uznani od nowa, żołnierze niezłomni. Być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, wam na Polskę chorym, wam ofiarom kłamstw. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na skos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Ja wybaczaniu nie jestem przeciw, ale się nie da zmazać na siłę tego, co uczynili Sowieci, a czego ja sam świadkiem byłem. Dość mam mentorów z telewizora, muszę oszczędzać się po zawale. Nie wiem, co jadłem na obiad wczoraj, lecz wojnę pamiętam doskonale. Przez całe życie wracają do mnie czerwonej armii zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami i z Bogiem, naprawdę nie mogę. Ja prosty żołnierz Armii Krajowej, na szaniec wrzucone pokolenie. Pamiętam kolbą rozbitą głowę chłopa, co kiedyś dał nam schronienie. Bitwę we wsi pamiętam do dzisiaj, NKWD strzelało z bliska. Pamiętam, jak trafionego misia martwy chłopiec do piersi przyciskał. Przez całe życie wracają do mnie czerwonej armii zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami i z Bogiem, naprawdę nie mogę. I ta dziewczyna o włosach złotych, zgwałcona przez bolszewików pięciu, która się powiesiła potem, żyje bez zmarszczek w mojej pamięci. Pamiętam księdza z bliskiej parafii, kiedy dopadli go bolszewicy. Chrystusa wyrzec się nie potrafił, ukrzyżowali go więc w kaplicy. Przez całe życie wracają do mnie czerwonej armii zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami i z Bogiem, naprawdę nie mogę. Ja każdy z 1204 dni w mokotowskiej celi pamiętam, z powtarzającym się konwejerem i podpuszczaniem przez konfidenta. Pamiętam swąd przysmażonej skóry, odgaszonego papierosa i oficera śledczego, który po rusku klął przy ciężkich ciosach. Przez całe życie wracają do mnie czerwonej armii zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami i z Bogiem, naprawdę nie mogę. Ja wybaczaniu nie jestem przeciw, ale się nie da zmazać na siłę tego, co uczynili Sowieci, a czego ja sam świadkiem byłem. Tego, co uczynili Sowieci, tego, co uczynili Sowieci, tego, co uczynili Sowieci. Ja przy okazji chciałem złożyć taką publiczną obietnicę, że na wiosnę, jak się zrobi trochę cieplej, zamierzam pośpiewać kilka tych piosenek pod stosownymi pomnikami, zgłaszając demonstracje. Niech lokalna policja też ich posłucha. Ostatnie słowo księdza Gurgacza. Wojskowy sądzie podaje dane. Władysław Gurgacz, ksiądz jezuita. Jestem żołnierzem i kapelanem. Rozumiem, co prokurator przeczytał. Byłem w podziemiu, za to nie zdołam doczekać w życiu ziemskim lat starczych. Jestem niewinny wobec Kościoła i wobec Polski. A to wystarczy. I wobec Polski. A to wystarczy. Oj,
piersi serca młot łomocy. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Za nauczanie moralnych zasad, za budowanie wiary barykad zrobiła ze mnie czerwona prasa, agenta osi Wall Street, Watykan. Kocham mój kraj i to moja wina. Nie umrze z moją śmiercią rebelia. Wojskowy sądzie, oddział Stalina, znacznie ważniejsze jest Ewangelia. Znacznie ważniejsze jest Ewangelia. Ojcze nasz, w piersi serca młot łomocy. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Nie czuję lęku, nie czuję złości. Śmierć spotkam chętnie i jeszcze powiem, że nawet Piłat miał wątpliwości i tym się różnił od was, sędziowie. Tak jest, zwalczałem dwie okupacje, oddany Polsce i służbie Bożej. Pewnie uwzględni Bóg apelację, którą mu bezpośrednio złożę. Którą mu bezpośrednio złożę. Ojcze nasz, piersi serca łot łomocy. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Ojcze nasz, w piersi serca młot łomocy. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces.